Anna Dąbrowska, dom maklerski D-Broker. Witam serdecznie. Zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj 28 lutego. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zaczynamy. Pytanie na dziś. Czy wzrosty, które towarzyszą nam od kilku ostatnich miesięcy, dokładnie od października, mamy już za sobą? Czy to była tylko jedynie korekta wzrostowa w dłuższym trendzie spadkowym? Zastanówmy sobie, pozadawajmy sobie takie zapytanie, te pytania. Zobaczmy, gdzie jesteśmy, gdzie rynek może zmierzać. Przed nami kontrakt CFD na indeks SP500, szeroki rynek amerykańskich akcji. Widzimy, iż od poziomu dna, od października do szczytu, cała korekta wzrostowa zajęła kilka miesięcy i rynek, indeks zdołał zyskać na wartości ponad 19%, czyli dość dużo jak na indeks, i dało to nadzieję na to, iż spadki mamy za sobą i czekają nas powrót do wzrostów, kto wie, może retest szczytów. Takie pojawiły się nastroje bardzo euforyczne jeszcze niedawno, szczególnie w styczniu, gdy mieliśmy styczeń naprawdę rekordowy, odnotowaliśmy wzrosty. Wzrosty były spowodowane głównie tym, iż inwestorzy mieli nadzieję, iż przedstawiciel Fedu rychło zmieni agresywną politykę monetarną, czyli iż inflacja będzie w dalszym ciągu spadać, problem zostanie zażegnany i Fed będzie mógł przejść z agresywnej polityki z powrotem do łagodnej, co byłoby bardzo dobre, jeśli chodzi o giełdę. Natomiast pojawia się tutaj rysa na tym scenariuszu, dlatego iż przede wszystkim w styczniu, za styczeń, mieliśmy dane za inflację. Tym razem już inflacja nie maleje, czyli mamy zatrzymanie w spadkach inflacji. Mam na myśli inflację ze Stanów Zjednoczonych. A drugim czynnikiem, który nie jest korzystny, to to, iż dane, jeśli chodzi odnośnie bezrobocia, są na rekordowych, niskich poziomach w Ameryce. Co oznacza, na pierwszy rzut oka wydają się to pozytywne informacje odnośnie bezrobocia, ale tak nie jest. Ponieważ wtedy, gdy jest niskie bezrobocie, daje to możliwość większego manewru dla Fedu. Fed będzie mógł bardziej agresywnie podwyższać oprocentowanie i dlatego, iż rynek pracy jest bardzo silny. Także wcale nie jest to dobra informacja, jeśli chodzi o giełdę. Jeśli spojrzymy na wykres samego indeksu, to widzimy, iż wzrosty były prowadzone w kanale wzrostowym i w tym momencie testujemy dolne ograniczenie kanału, czyli jest to równocześnie kanał wzrostowy i linia trendu wzrostowego. Gdy ona zostanie przełamana, a widzimy, iż teraz są tego próby, to bardzo prawdopodobne, że otworzy to momentum do spadku. W tym momencie takie mamy spadki małe. Jeśli będziemy mieli potwierdzenie tutaj tego, to sprzedający wyjdą na ten rynek, pojawi się strach, to możemy mieć do czynienia z zupełnie innym tempem. Także tutaj jest to ryzyko. Co jeszcze mogę zaprezentować teraz? Może przejdę do Trading View, żeby pokazać na wykresie właśnie inflację, czyli jeśli chodzi o inflację ze Stanów, to widzimy, iż od czerwca cały czas malała zdecydowanym ruchem, natomiast tutaj mamy zmianę w tym trendzie i pojawiają się obawy, iż inflacja nie dość, że nie spada, to być może nawet jest możliwość, że zacznie rosnąć. Także to zupełnie zmienia oczekiwania inwestorów. A jeszcze dodatkowo, który bardzo często tutaj Państwu prezentuję, jest to wykres rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich. Obligacje 10-letnie rosną od początku lutego, tak? Tutaj niepokojąco rosną. Dlaczego niepokojąco? Dlatego, że jeśli rentowność amerykańskich obligacji rośnie, to jakby pokazuje nam, iż rynek długu, rynek obligacji nie wierzy w to, iż faktycznie inflacja będzie już spadać i nie będzie dalszych podwyżek stóp procentowych. Jakby buntuje inną przyszłość. Rentowność
umacnia się, tak? Czyli rentowność amerykańskich obligacji nie jest pozytywne dla giełd, a widzimy, iż od początku lutego mamy z tym do czynienia. Czyli mamy teraz taką swoją niezgodność, czyli dywergencję. Te, co nie ten wykres rośnie, równocześnie indeks akcji rośnie. Także z tych wykresów się stosuje do drugiego. Raczej rentowność amerykańskich obligacji jest takim wczesnym wskaźnikiem. Czyli tutaj mamy, jeśli rentowność amerykańskich obligacji rośnie, a z tym nie mamy do czynienia. Idziemy dalej. Czyli mamy S&P 500 za sobą, możemy przejść do kolejnych instrumentów. Jednym z nich, który tutaj dzisiaj przygotowałam dla Państwa, jest gaz ziemny, natural gas. Ostatnio mieliśmy wycofanych szereg ETF-ów na generalnie energię, między innymi na gaz, z powodu regulacji amerykańskich. Natomiast inwestorzy w dalszym ciągu mogą znaleźć inne odpowiedniki w postaci innych ETF-ów lub po prostu pokusić się do pójścia do źródła. Tak? Bez wątpienia są kontrakty futures. Z kontraktami futures jest o tyle zabawne, trzeba patrzeć, kiedy one wygasają. Czyli trzeba poszukać sobie kontraktu futures, sprawdzić datę wygaśnięcia i gdy kontrakt wygaśnie, nasza inwestycja zostanie zamknięta. To raz. Dwa, oczywiście jest to instrument dźwignią. Czyli jeśli ktoś nie chce mieć dźwigni, to oczywiście musi poszukać, zawrzeć transakcję dużo mniejszą, tak, żeby kontrolować te ryzyko. Także są sposoby na ominięcie dużego ryzyka, jakim bez wątpienia są kontrakty futures czy kontrakty CFD, ale to zwierzę jest do opanowania. Przed nami wykres kontraktu ciągłego futures właśnie na natural gas. Widzimy, iż ostatnie lata, miesiące towarzyszy notowaniu ogromna zmienność, czyli mieliśmy bardzo silne wzrosty i jeszcze szybszy spadek. W tym momencie spadło także takie minima były widziane nawet w 2012 roku. Widzimy odbicie, czyli póki co ten poziom posłużył jako poziom wsparcia. No i nic dziwnego, spadki dla natural gas od poziomu szczytu do teraz 79%, czyli praktycznie jak na akcjach ARK Invest. Czyli naprawdę bardzo ogromna zmienność. Jeśli ktoś chciałby właśnie uzyskać ekspozycję natural gas, musi poszukać gas, natural gas i wyszukać konkretny kontrakt futures. Jedziemy dalej. Ropa naftowa, WTI, wykres dzienny, także za pomocą kontraktu ciągłego futures. Mamy wykres ciągły. I widzimy tutaj zmienność, tak, ale równocześnie widzimy ostatnio ruch boczny, czyli od końca listopada do teraz praktycznie bardzo mało się dzieje, jeśli chodzi o zmiany naftowe. Nie możemy zamknąć taki ruch boczny notowanie, czyli możemy liczyć na wybicie niedługo których z tych linii. W międzyczasie została powoli przełamana linia trendu spadkowego, co tylko samo przez się daje nam większe możliwość wzrostów niż spadków, bo przecież została pokonana linia trendu spadkowego, czyli trzeba poczekać jeszcze na jakiś zapalnik, tak? Coś, co spowoduje te wzrosty, póki co tego nie mamy. Mamy kompletny zastój, jeśli chodzi o notowania, gdzieś tam rynek znalazł swój balans, natomiast warto, sądzę, obserwować ropę teraz, dlatego iż jeśli nic się nie dzieje, a my obserwujemy instrument, to możemy być szybko i uzyskać ekspozycję, gdy już rynek się określi, w którą stronę chce iść, a konsolidacja, proszę, w wąskim przedziale, także będziemy mogli uchwycić ruch, jeśli tutaj będziemy widzieć ruch którąkolwiek ze stron. Mamy równocześnie, jeśli chodzi o energię, ETF XLE. Jest to ETF na szeroki rynek energii i ten ETF znajduje się na ciekawym poziomie wsparcia, czyli jest to kluczowy poziom wsparcia, bardzo blisko linii trendu wzrostowego, która datuje swój początek, kiedy ona datuje, 2020, czyli naprawdę długi trend wzrostowy.
dla energii. W tym momencie jest testowane i oprócz tego jest to poziom wsparcia na poziomie 82-70. Jest to dołek z grudnia, dołek stycznia. Trwa odbicie z tego, czyli trwa próba obronienia tego poziomu. Pojawili się kupujący, poziom wsparcia. Ciekawy poziom, jeśli chodzi o ten instrument. Przejdziemy na rynek europejski. Widzę, że dzisiaj internet mam tutaj bardzo z tego, iż nie chcę mi ściągać nowego wykresu. Nawet chyba zacznę mówić z pamięci, jeśli tak dalej będzie. A mogę, czyli DAX. DAX znajduje się w trójkącie od praktycznie początku lutego. Widzimy górne ograniczenie trójkąta dla DAX-u i dolny, tak? Czyli poziom oporu i wsparcia. Zmienność jest bardzo duża, także naprawdę walka kupujących i sprzedających na DAX-ie jest przeogromna i też zbliżamy się powoli do rozstrzygnięcia tej walki, czyli trójkąt coraz bardziej się zawęża i amplituda zmienności jest coraz mniejsza, dajemy pole do popisu. W przeciągu najbliższych sesji giełdowych, kto wie, może nawet dzisiaj będziemy mieli rozstrzygnięcie, w którą stronę DAX chce iść. Zmienność jest bardzo duża, także tutaj spekulacja na DAX sięga, sądzę, że zenit. Przejdźmy zatem na indeks dolara. Indeks dolara. Indeks dolara w długim terminie powrócił powyżej swojej linii trendu wzrostowego. Widzimy tutaj zielona linia trendu wzrostowego, czyli po przełamaniu, czyli teraz możemy uznać to fałszywe przełamanie, mamy powrót powyżej. Generalnie każde fałszywe przełamanie, jeśli będzie fałszywym, okaże się fałszywym, daje jeszcze większą siłę dla tego trendu głównego. Także tutaj uważajmy, że tak powiem. Trend jest naszym przyjacielem, czyli w dalszym ciągu dolar może coś pokazać. Widzimy, iż długoterminowy trend jest w dalszym ciągu wzrostowy, co oczywiście nie wyklucza korekt w krótkim terminie. Natomiast ten dolar w dalszym ciągu jest mocny i potwierdza to właśnie notowaniami za ostatnie tygodnie. Ok, skoro tak mi dzisiaj internet tutaj słabo, to ja się boję włączać kolejne wykresy, no ale jedziemy. Złoto. Złoto, dopóki będzie ryzyko dalszego wysokiej inflacji, dalszego scenariusza i Szwed będzie agresywnie walczył z tą inflacją, a takie są przecież doniesienia, że tak powiem, czyli kolejni przedstawiciele Fedu wypowiadają się, iż wysokie stopy procentowe będą z nami i to na dłużej, lub niektórzy przedstawiciele Fedu mówią, opowiadają się za to, iż aby w dalszym ciągu kontynuować podwyżki stóp procentowe, takie środowisko nie jest dobre dla akcji i takie środowisko nie jest dobre dla metali szlachetnych. Jest za to dobre dla rynku długu, dla obligacji szczególnie krótkoterminowych. Jak spojrzymy na przykład taki ETF BIL, mamy kilka takich instrumentów. Jest to ETF na bony, nawet nie na obligacje, tylko bony skarbowe, jedno i trzymiesięczne. I takie obligacje w tym momencie na kolejne 12 miesięcy dają oprocentowanie yield aż 4,1. Czyli to jest bardzo wysoko. W takim środowisku inwestorzy nie są skłonni ryzykować ani w rynek akcji, ani nawet w złoto, jeśli mają coś praktycznie uważane za pewne, tak? Czyli krótkoterminowe bony, które płacą tak wysokie oprocentowanie, nie sprzyjają tutaj aktywom, nie chcę powiedzieć żadnym, ale praktycznie są taką zaporą, jeśli chodzi o generalnie o akceptację do ryzyka. Tak, jest to ważny tutaj punkt. Jeśli mówimy o ryzyku, spojrzmy na koniec wobec tego na instrument najbardziej ryzykowny, Bitcoin, kryptowaluty. Tutaj po ostatnich wzrostach także Bitcoin stoi pod znakiem zapytania. Dopiero gdy Bitcoin pokona poziom oporu 25 tysięcy, będziemy mogli mówić, iż faktycznie wzrosty są trwałe i mają szansę na kontynuację.
Jeszcze tego nie widzimy. Próbę pokonania tego, natomiast nie przerodziło się to w rzeczywistość i to należy do instrumentów ryzykownych. Jeśli jest awersja do ryzyka, to jest ona na przestrzeni wszystkich aktywów. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Sądzę, iż jesteśmy w ważnym momencie. Także SP500 wzrosty przez ostatnie miesiące, natomiast w tym momencie, jeśli indeks pokona swój kanał wzrostowy, możemy być świadkiem większych spadków, powrotu sentymentu negatywnego. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam do polubienia materiałów, jeśli uważają Państwo, iż jest on wartościowy. Podzielenia się tym kanałem, subskrybowania. Życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.